Hej, tu Karolina. W tym roku, tak jak przez ostatnie dwa, także to już jest trzeci z kolei raz, postanowiłam podsumować miniony rok. W tym przypadku jest to rok 2015. Jak wiecie, ja kosmetycznie się za bardzo nie udzielam z wielu przyczyn. Po pierwsze, nie za bardzo mnie to interesuje. Po drugie, nie znam się. A po trzecie, naprawdę niewiele mam produktów, które mogłabym po prostu Was jakoś zainteresować. Ale mimo wszystko jeden, słuchajcie, jeden ulubieniec tego roku się pojawi i będzie to grupa rzeczy, a mianowicie będą to kredki do ust. Kredki do ust absolutnie są moim odkryciem tego roku. To jest coś zupełnie nowego, coś, co towarzyszyło mi przez połowę tego roku przynajmniej. Ja używam kredki z Debora i kredek z Eveline, who knows, które sprawdzają się u mnie bardzo dobrze, są wygodne, są matowe, co jest dla mnie mega ważne, są całkiem trwałe, trzymają się mimo jedzenia, także jak najbardziej te kredki muszę tutaj uwzględnić. Nie chcę za bardzo odnosić się do innych produktów, jeśli chodzi o kolorówkę, ponieważ ja w tym roku postanowiłam już całkowicie wykluczyć ze swojej kosmetyczki produkty testowane na zwierzętach, dlatego oczywiście wykończę te rzeczy, które mam, ale kupuję tylko te, powiedzmy, jak to się mówi, cruelty free, czyli bez okrucieństwa wobec zwierząt i odkryłam ostatnio markę Belle. Dosłownie z 2 miesiące temu, także mogę Wam tylko powiedzieć, że idę w tym kierunku, ale jeszcze do ulubieńców tego nie wrzucę. Za to w kwestii pielęgnacji mam dla Was trzy bardzo fajne produkty. Pierwszy z nich jest to masło kakaowe do ciała od firmy Palmers. To jest moje absolutne odkrycie. Jak poszłam do sklepu w Szkocji, żeby kupić sobie balsam, bo mój się skończył, i po prostu ta etykietka jakoś rzuciła mi się w oczy. Wydaje mi się, że ktoś z jakichś znajomych kiedyś tego używał, że rzuciło mi się to po prostu od razu przykuło moją uwagę. Świetnie nawilża, pachnie bajecznie, naprawdę. To jest tak cudowny, kakaowy, idealnie naturalny zapach, że ja zakochałam się od pierwszego wąchania. Tak jak mówiłam, nawilża, ale nawet niekoniecznie nawilża, przede wszystkim natłuszcza, jest absolutnie fantastyczny. I druga rzecz to jest mydło. Mydło, które Wam pokazywałam w jednym z vlogów, jest to mydło z Lasza, które dostałam w prezencie i które jest mydłem owsianym, które to z założenia ma nam zastępować zarówno mydło do mycia, czy tam płyn do mycia, jak i balsam, czyli ma natłuścić nasze ciało w taki sposób, że nie musimy potem chodzić do spania z tłustymi nogami, co może niektórym osobom przeszkadzać. Dużo osób się skarżyło, że to jest ten produkt, który zatyka, że przez to, że to są kawałki owsa, że one zatykają brodzik, ale ja nie miałam takich jakichś szczególnych problemów, dlatego tutaj nie będę narzekała, ale jest naprawdę, trochę się zaplątałam. Jest naprawdę świetne, rzeczywiście natłuszcza. Nie jest to wiadomo, tak jakbyśmy nałożyli sobie grubą warstwę jakiegoś dobrego masła, ale sprawdza się jako te dwa w jednym. Jeżeli ktoś chce sobie troszeczkę odpuścić z balsamowaniem, jak najbardziej polecam. I ostatni produkt to jest peeling do twarzy. Peeling do twarzy firmy St. Ives. Peeling morelowy. Jest to peeling, który wychodzi w wersji normalnej, w wersji dla skóry wrażliwej, czyli takim nieco delikatniejszy. Kupiłam ten delikatniejszy, ponieważ moja skóra może różnie reagować na kosmetyki, które nie są cetaphilu. Sprawdza się świetnie, używam go powiedzmy raz w tygodniu, można używać go częściej. Naprawdę skóra po nim jest super gładka. Nie mówię, że pozbywa się wszelkiego rodzaju jakichś tam wągrów, ale jak najbardziej efekty widać od razu. I ja po prostu jak go nakładam, to wmasowuję w twarz naprawdę chyba 5 minut, bo chcę jak najbardziej po prostu wykorzystać wszystkie drobinki, które naprawdę działają cuda. Jeśli chodzi o ulubieńców książkowych, to muszę przyznać, że tak jak mówiłam, troszeczkę się zapuściłam w kwestii czytania książek, za co mi jest wstyd. Chcę Wam polecić książkę, mam nadzieję, że nie polecałam jej w zeszłym roku i mam nadzieję, że czytałam ją w tym roku. Książkę George'a Orwella, rok 1984. Książka bardzo ciekawa, książka raczej polityczno-psychologiczna,
mówiąca niby o roku 84, a tak naprawdę odnosząca się do ustroju komunistycznego, dlatego serdecznie polecam tym, których takie klimaty interesują. Jest oczywiście klasyk literatury, więc nie jest to żadne moje odkrycie. Bardzo chciałam od zawsze tę książkę po prostu przeczytać. Jeśli chodzi o film, postanowiłam wybrać ulubiony film spośród filmów, które ukazały się w tym roku. Nie będzie to film, który ja obejrzałam w tym roku, tylko film, który ukazał się w tym roku. Jest to film, który absolutnie zaskoczył mnie pozytywnie. Naprawdę jest świetny i jest to film Teoria Wszystkiego. Film, za którego Eddie Redmayne dostał Oscara, absolutnie zasłużonego. Film, po którym spodziewałam się po prostu zwykłego biograficznego, dobrego filmu, w końcu Oscara dostał, tak? Ale film był świetny. Nie powiem, żeby się wyróżniał jakimś czymś szczególnym, żeby to było jakieś, wiecie, odkrycie filmowe, ale ja byłam skupiona od pierwszej do ostatniej chwili, po prostu siedziałam wpatrzona. Film jest absolutnie genialny. Aczkolwiek pomimo wielu opinii negatywnych na temat tego filmu, ja również polecam Wam Snajpera, który obejrzany w kinie bardzo zrobił na mnie dobre wrażenie. Nie mogłoby zabraknąć oczywiście serialu, jako że ja ostatnio staję się serialową maniaczką, to opóźniona o 4 lata postanowiłam wyróżnić w tym roku Grę o Tron. Mam nadzieję, czy zakładam, że wiele z Was już od dawna jest zafascynowana tym serialem. Ja dopiero zostałam przymuszona w tym roku i absolutnie jestem przeszczęśliwa, że się tutaj na to zgodziłam, ponieważ serial jest genialny. Ja żałuję, że nie przeczytałam najpierw książki, bo powiedziałam sobie kiedyś, że najpierw przeczytam książkę, a potem dopiero będę oglądała serial, ale uległam, jestem absolutnie zakochana i myślę o tym, że mam czekać do kwietnia na sezon, który będzie się ukazywał, odcinki będą się ukazywały raz na tydzień. Masakra, masakra. Kontynuując, ulubiony youtuber, mówiłam o tym 20 tysięcy razy, powiem po raz kolejny, Mimi Icon absolutnie wygrała w tym roku moje serce. Cokolwiek by nie wrzuciła, ja oglądam z zaangażowaniem, jest ogromną inspiracją, jeśli chodzi o podejście do życia, jeśli chodzi o kwestię zawodową, także o kwestię, powiedzmy, modową, światopoglądową, jest po prostu dla mnie teraz guru. Też powiedz słowo o Mimi. Ale chociaż powiem szczerze, że ostatnio jak zrobiła film o tym, dlaczego nie obdarowuję bliskich prezentami, uznałam to troszeczkę za przesadę. Trochę nad użycie tej takiej wolności, no nieważne, zresztą obejrzycie sobie to, możemy sobie o tym pogadać. Myśląc o moim ulubieńcu modowym, stwierdzam, że będą to chyba zegarki, więc bardziej tutaj chodzi o biżuterię. Uzależniłam się od noszenia czegoś na rynku, tak jak potrafiłam nie nosić nic nigdy, tak teraz zawsze lubię mieć na sobie zegarek. Fajnie było, jakby działał, moje zazwyczaj nie działają, ale zegarki absolutnie tutaj wygrywają i myślałam sobie, czy by nie dodać jeszcze do tych ulubieńców butów emu. Buty emu są znienawidzone, noszą je dresy. Są zwykle rozklapciałe i niezgrabne, jednak ja Wam powiem, jestem osobą, która marznie najbardziej na świecie. Mi było zimno zawsze, kiedy wszystkim innym jest ciepło i emu to było moje wybawienie. Więc jeżeli ktoś mi powie, że te buty są niezgrabne, ja mu powiem, ale mi w końcu jest ciepło i dzięki nim mogę być szczęśliwa nawet zimą. Najlepsze oczywiście na koniec, najlepsze, czyli jedzenie. Postanowiłam w tym roku wyróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, co prawda nie jest to produkt, ale jest to danie, więc jak najbardziej się liczy. Chciałabym wyróżnić owsiankę. Owsianka pojawia się w każdym moim filmie, pojawia się na moim talerzu codziennie i myślę o niej nawet w porze obiadu. Więc owsianka, tutaj macie oczywiście odnośnik do mojego filmiku, w tym pokazuję Wam moją idealną owsiankę. I druga rzecz, która jest ściśle związana z owsianką, to masło orzechowe. Ja, tak jak wcześniej, zanim nie przepadałam, wydawało mi się dziwnie słone i niepasujące do czegoś, co z założenia ma być słodyczem. Tak teraz nie wyobrażam sobie życia bez masła orzechowego, które idealnie właśnie przełamuje tą słodycz owsianki i sprawia, że to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. I co prawda masło orzechowego nie lubię na kanapkach czy samego w sobie, tak z owsianką. Masło orzechowe plus owsianka, dwa moje ulubieńce roku. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, jakim cudem mogłam zapomnieć o w sumie moim największym ulubieńcu tego roku, jeśli chodzi przynajmniej o dział jedzenia. W te słyszycie moje ptaszki, ale tak jak mówię, zupełnie o tym zapomniałam, więc jestem nieco rozkojarzona. Moim wielkim ulubieńcem jest na pewno całe przejście na dietę roślinną. Jest to dla mnie zupełnie nowa przygoda, którą ja uwielbiam, w którą coraz bardziej się wdrażam, która sprawia mi ogromną frajdę, więc jak najbardziej muszę tutaj uwzględnić. Z tym wiąże się bardzo wiele nowych produktów, nowych potraw,
nowych przepisów, nowych ludzi, nowych książek. Dlatego dieta roślinna, czy też powiedzmy, że prawie weganizm jest dla mnie czymś absolutnie świetnym w tym roku. Mam nadzieję, że będę go oczywiście kontynuowała zawsze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie podzielić swoimi ulubieńcami tego roku, koniecznie napiszcie mi o nich w komentarzach, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia!